Hej, dzisiaj przedstawię Wam wszystkie przecieki o iPhone 14 Pro. Omówimy wszystkie nowości, w tym jedną rzecz, która zmieni się pierwszy raz od iPhone'a 6S. Zainteresowani? Zapraszam! Zacznijmy może od tego, jakie iPhone'y będą miały w tym roku premierę. Podobnie jak w zeszłym roku, Apple wypuści 4 wersje iPhone'ów, z tą jednak różnicą, że zamiast iPhone'a 14 mini wyjdzie iPhone 14 Max. Najwyraźniej mini nie sprzedawał się zbyt dobrze. Będą więc dwie wersje 6,1-calowe, iPhone 14 i iPhone 14 Pro, oraz dwie wersje 6,7-calowe, iPhone 14 Max i iPhone 14 Pro Max. Dobra wiadomość dla fanów iPhone'a 13 mini jest taka, że nie mają czego żałować. Zresztą za chwilę sami się o tym przekonacie. Jeżeli chodzi o design zwykłych 14, to pozostanie on bez większych zmian. Porozmieni się natomiast w wersjach Pro. O froncie pomówimy za chwilę, ale oprócz tego zmienią się wymiary brył iPhone'ów. Na przykład iPhone 14 Pro będzie nieco wyższy od 13 Pro, a Max nieco węższy. Zwiększy się również ich grubość o 0,2 mm. Jeżeli natomiast narzekaliście na dużą wysepkę aparatu, to będzie ona jeszcze większa, a same obiektywy będą wystawać bardziej o 19% w porównaniu do 13. Do tego obudowa iPhone'ów Pro może zostać wykonana z tytanu zamiast ze stali. Tytan jest podobno bardziej wytrzymalszy i odporniejszy na zarysowania od stali. Pojawi się również nowy kolor purpurowy. Nie spodziewałbym się jednak USB typu C czy skanera biometrycznego, już nie mówiąc o wersji iPhone'a bez jakichkolwiek portów. O wyświetlaczach nie będę się długo rozgadywał, bo tak naprawdę niewiele się zmieni w porównaniu do 13. Zwykłe wersje otrzymają 60-hercowy wyświetlacz, natomiast wersje Pro 120-hercowy wyświetlacz ProMotion. Dużą niewiadomą jest jednak to, czy w wersjach Pro pojawi się w końcu funkcja Always On Display. Byłoby miło, zważywszy na fakt, że smartfony z Androidem mają tą funkcję już od 2016 roku. Wtedy wyszedł LG G5. Teraz najbardziej kontrowersyjna decyzja Apple. Wraz z nowymi iPhone'ami będzie miał premierę nowy procesor, w tym roku będzie to 4-nanometrowy Bionic 16. Jednak nowy procesor trafi jedynie do wersji Pro i Pro Max. iPhone 14 i iPhone 14 Max otrzymają zeszłorocznego Bionica 15. Ciekawe, czy wynika to z braków chipów, czy Tim Cook po pijaku założył się z kimś, że sprzeda dwukrotnie tego samego smartfona. Bo na razie wygląda na to, że iPhone 14 nie będzie się różnił niemal niczym od iPhone'a 13. Prawdopodobnie wszystkie modele otrzymają 6 GB pamięci RAM, ale wersje Pro miałyby dostać szybszą pamięć DDR5. Istnieją również pogłoski o 2-terabajtowej wersji iPhone'a. Smartfony otrzymają również lepszy modem Qualcomma X65, jest to 10-gigabajtowy modem 5G i będą obsługiwać Wi-Fi 6E. Zanim przejdziemy do największych zmian w wersji Pro, jeżeli Wy tego jeszcze nie zrobiliście, chciałbym poddać wątpliwość istnienie iPhone'a 14. Pod względem specyfikacji iPhone 14 będzie niemal identyczny do 13. Będzie miał ten sam design, wyświetlacz nadal bez 120 Hz, ten sam procesor i niemal identyczny aparat. Na konferencji Apple będzie próbowało zamydlić nam oczy jakimiś drobiazgami, ale nie oszukujmy się, szykuje się chyba najmniejszy upgrade w historii wszystkich iPhone'ów. Nie wiem, czy ten smartfon w ogóle zasługuje na literkę S. Tak jak wcześniej wspominałem, wysepka aparatu w iPhone'ach Pro zwiększy się i wszystko dlatego, że sensor głównego aparatu urośnie o 21%, a jego rozdzielczość zwiększy się czterokrotnie, czyli będzie wynosić 48 megapikseli i po raz pierwszy właśnie od iPhone'a 6S zmieni się rozdzielczość głównego obiektywu, o tym mówiłem na początku. Piksele będą więc znacznie mniejsze niż w poprzednikach, ale będzie to oczywiście technologia łączenia 4 pikseli w jeden z angielskiego pixel binning. Zastanawiałem się, czy to ma jakąś polską nazwę, łączenie pikseli. Nieważne, wiemy o co chodzi, tą technologię mamy w Androidach już od kilku ładnych lat. Jeżeli macie smartfona z Androidem, bardzo możliwe, że wasz smartfon ją obsługuje. Dzięki zwiększeniu rozdzielczości będzie również możliwość nagrywania filmów 8K, no i może w końcu nagrywanie w tej rozdzielczości będzie się do czegoś nadawało. Niestety wszystkie te zmiany trafią jedynie do wersji Pro, tak więc zwykłe 14 będą miały nadal aparat o rozdzielczości 12 megapikseli. Ulepszone zostaną również obiektyw szerokokątny i teleobiektyw. Ten drugi ma mieć obiektyw składający się z 7 zamiast 6 części i nie mam pojęcia, jaki wpływ będzie to miało na robienie zdjęć. Znaczny upgrade czeka również przednią
przednią kamerkę, jej przysłona zwiększy się z f2.2 do f1.9 i po raz pierwszy w iPhone'ie będzie wyposażona w autofokus. Tego roku front iPhone'u w wersji Pro czeka największa rewolucja od iPhone'a X. Notch zostanie zastąpiony dwoma wycięciami, okrągłym na kamerkę selfie oraz podłużnym na Face ID. I rzeczywiście wygląda to dziwacznie, ale myślę, że dobrze wpisuje się w estetykę Apple'a. W dodatku głośnik będzie 3 razy niższy, ale za to szerszy, a ramka biegnąca wokół wyświetlacza zmniejszy się z 2,42 mm do 1,95 mm, co na pewno będzie zauważalne. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, to zróbcie to teraz. Dodaję dwa rankingi w tygodniu. W następnym rankingu omówimy najbardziej oczekiwane smartfony, natomiast w kolejnym zajmiemy się funkcjami iOS 16, bo już będzie po jego premierze. Na koniec pogadajmy o cenach nowych iPhone'ów. Niektórzy mówią, że pozostaną one takie same, inni mówią, że zwiększą się do $100. Jak będzie, zobaczymy, ale moim zdaniem Apple zwiększy ceny przynajmniej wersji Pro. Po pierwsze, ceny niektórych komponentów poszły w górę i taka ciekawostka, za nowe wycięcie w iPhone'ach Pro Apple musi zabolić 3 razy więcej niż za Notch, więc no jakoś te koszty musi sobie odzyskać. Jest jeszcze oczywiście inflacja, no i fakt, że cena iPhone'a SE urosła o $30 względem poprzednika, z tego co pamiętam. Więc moim zdaniem ceny iPhone'ów nieco wzrosną, ale tutaj pozostaje pytanie, bo w sumie iPhone 14 zastępuje iPhone'a 13 mini, bo wiadomo, że iPhone 14 Max będzie droższy, więc w teorii, jeżeli iPhone 14 kosztowałby tyle samo co iPhone 13 mini, od tego podniesiona byłaby cena. Umówmy się, w zeszłym roku nie każdy chciał mieć najmniejszego iPhone'a i kupować mini, więc musiał dopłacić do 13, który kosztował więcej od mini, a jeżeli tutaj 14 kosztowałaby tyle co mini, a 14 Max tyle co iPhone 13, to Apple mogłoby podnieść nieco ceny tych smartfonów, ale i tak pochwalić się tym, że cena iPhone'a 14 jest i tak niższa od iPhone'a 13. Nie wiem, czy za mną nadążacie, ale taka refleksja na koniec. I to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapkę, subskrypcję i tak dalej. I widzimy się w kolejnym rankingu, który mam nadzieję dodam już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć!